Grupa teatralna Pogromce Scenę, działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, wystawiła przedstawienie Czerwony Kapturek. I trzeba zaznaczyć, że była to dość innowacyjna wersja popularnej bajki o czerwonym kapturku. Warto również podkreślić, że to nie pierwszy występ grupy, bowiem młodzi aktorzy mają już za sobą kilka premier. Było takie dosyć zabawne, próby były też takie śmieszne, że pani już nie miała cierpliwości. Pani nie miała do nas sił, bo ciągle nas coś rozśmieszało, jakieś sceny. Jakieś pomyłki albo jakieś śmieszne sytuacje, jak wilk miał wejść do szafy, każdy się śmiał, albo jak robił au. Tak, to było dużo prób z tym. Jeżeli tak. Wilk miał być, to było dużo prób, bo to po prostu dla niego było ciężkie, szczególnie wchodzenie do szafy, ale tak. Było naprawdę dużo śmiesznych sytuacji. A na próbach naprawdę pani czasami do nas traciła cierpliwość, bo my się ciągle śmieliśmy. Zawsze był jakiś powód do śmiechu, także no najczęściej miło. Madzia się śmiała. No ja się najczęściej śmiałam. Powiedzcie, jak długo trwały przygotowania do tego spektaklu? Od listopada, tak niecałe... Tak. Nie wiem, 4 miesiące może? 4 miesiące, 3. Ale dużo prób. 3-4. Było prób. Żeby było śmieszniej, żeby to była taka komedia bardziej. Tak, a nie takie poważne. Widzowie byli zainteresowani tym, co my wystawiamy, żeby było trochę śmiechu, trochę zabawy. Młodzi artyści podkreślają, iż cieszą się, że mogą uczestniczyć w tych aktorskich zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę. Dodając, że niebawem świeckiej publiczności pokażą kolejną próbkę swojego talentu. Tak naprawdę to najpierw nie wiedziałam nic o tym, ale Magda mi powiedziała w szkole, to poszłam sobie, no i zagrałam babcię. Bo ja już tu gram, trzeci raz ja gram od początku powstania grupy i Emilię zachęciłam, no i tak sobie chodzimy na te zajęcia, jest naprawdę fajnie. A dlaczego zdecydowałaś się grać w tej grupie teatralnej? No zawsze chciałam spróbować, już jak byłam mniejsza, to też w szkole coś grałam, a że lubię tutaj chodzić na zajęcia do biblioteki, to stwierdziłam, że może być fajnie. Tak, ja też zawsze chciałam zagrać w przedstawieniu albo coś takiego. Czyli mam rozumieć, że w przyszłości czekamy na kolejne wasze występy. Tak. Tak. Chwilę, jesteś mi potrzebna. Zaraz, zaraz. Co za dziwucha. Przyjdź teraz, a nie zaraz. Pali się czy gorzej? Dobrze, już idę. Właśnie przed chwilą odebrałam od babci SMS-a. Bardzo źle się czuję. Trzeba zrobić jej obiad i lekarstwa. A ja mam dzisiaj ważne zebranie w pracy. Zabierz babci ten koszyk i ciepłe bomboszy, które kupiłam wczoraj. Dla ciebie mam takie same. Bajer, co? Świetny design. Żartuję. Masz tu pieniądze na autobus. Tylko tyle? Wystarczy. A to dla ciebie, na hamburgera. Dzięki. Pa. Nara. Wrócę wieczorem. Trzeba będzie wyłączyć komputer. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zamiast tracić pieniądze na bilet, pójdę pieszo przez las. Babcia niedawno dostała rentę. Jak dołoży, kupię sobie te świetne dżinsy, które widziałam wczoraj u Chińczyka i błyszczyk do ust z Rossmana. Co to za obciachowy koszyk? Ja mam z tym iść? Śmieszny jakiś. Zupełnie jak z bajki o czerwonym kapturku.